uroczystą mszę świętą ku czci świętego Rafała Kalinowskiego, patrona naszej wspólnoty parafialnej, naszej diecezji, bardzo serdecznie w imieniu własnym, kapłanów, księdza prałata, księży wikariuszy i was wszystkich pragnę przywitać zaproszonych gości, jego magnificencję, księdza rektora Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, profesora doktora habilitowanego Wojciecha Syzaka, który będzie przewodniczył tej mszy świętej i wygłosi do nas Słowo Boże. Witam księży prałata Stanisława Morawę z mojej rodzinnej parafii, seniora, rodaków moich Wilamowic, księdza kanonika Eugeniusza Lecza. Witam naszych czcigodnych księży, którzy przybyli, księdza prałata Pawła Brankę, księdza prałata Eugeniusza Cybulskiego, księdza kanonika Jarosława Polskiego. Naszego prałata to ja nie witam, bo on jest u siebie. Księdza Idasiaka Antoniego. Witam wszystkich księży, którzy przybyli. Witam was wszystkich. A księdza rektora proszę, by przewodniczył tej naszej mszy świętej i zanosił modlitwy za siebie i za nas do Boga przez wstawiennictwo naszego świętego. Ksiądz proboszcz wszystkich przywitał. Jego też przywitajmy, chociaż jest u siebie. Dziękując mu za to, że nas zaprosił, żebyśmy mogli wspólnie uczestniczyć w tej uroczystej Eucharystii, uczcić świętego, waszego patrona. A święty zawsze przypomina nam o tym, że musimy do świętości dorastać, a więc przepraszać Boga za nasze grzechy. To chcemy czynić na początku każdej Eucharystii. Spowiadam się Bogu Wszechmogący i Panu bracia i siostry, że bardzo grzeszyłam myślą Bogu. Thank you.
Boże, Ty napełniłeś świętego Rafała prezbitera duchem mocy, w przeciwnościach i wielkim umiłowaniem jedności Kościoła. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy mocni w wierze i wzajemnej miłości wielkodusznie współdziałali dla osiągnięcia jedności wszystkich wiernych w Chrystusie, przez który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast gnębienia na duchu. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, przypomnijcie sobie dawniejsze dni. Kiedyście to po oświeceniu wytrzymali wielką nawałę cierpień, już to będąc wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, już to stawszy się uczestnikami tych, którzy takie odręki znosili. Albowiem współcierpieliście z więzionymi, z radością przyjęliście ratunek waszego mienia,
że sami posiadacie majętność lepszą i trwającą. Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą dostąpili obietnicy. Oto słowo Boże. Dlatego za przewodnika tych naszych rozważań
wezmę fragment z kartek z Księgi Mojego Życia świętego Rafała Kalinowskiego, gdzie pisze on w 1872 roku o porządku miłości. To jest nieduży fragment, proszę posłuchać. Pisze tak. Pierwszy obowiązek miłości dla tego, komuś my obowiązani to, co mamy. Następnie miłość dla tych, którym jesteśmy w stanie dobrze czynić. Inaczej zapłać przede wszystkim Bóg, a później rozdawaj jałmużnę. W tym też porządku i nakładają się przykazania Boże. Najprzód temu miłość, przez kogo jesteśmy, później tym, z których jesteśmy, następnie tym, z którymi jesteśmy. Ten porządek miłości jest dla nas oczywisty. Święty Rafał mówi, najpierw miłość temu, przez kogo jestem, czyli miłość do Boga. Następnie miłość tym, z których jestem, czyli do rodziców. I wreszcie miłość tym, z którymi jestem, czyli do wszystkich innych bliźnich. I wokół tych trzech tematów będziemy zastanawiać się nad aktualnością przesłania naszego patrona dla nas dzisiaj. Najpierw miłość do Boga. W życiu świętego Rafała Kalinowskiego ta miłość do Boga nie była taka prostolinijna, taka wygładzona, ona miała swoje wzroty i upadki. I gdy popatrzymy na niego w jego wieku młodzieńczym, gdy dorastał, gdy stawał się dorosły, bo był akurat w szkole inżynierii wojskowej w Petersburgu, gdy przestał regularnie chodzić do kościoła i modlić się. Przeżył kryzys wiary. Przez długie lata był daleko od Pana Boga. Gdy na nowo spotkał Boga żywego, to już od tego momentu nawrócenia nigdy jego serce nie zakrywało wątpliwości. Ale wiedział też na podstawie swojego doświadczenia, co znaczą ciemności niewiary. Dlatego zawsze z wielką delikatnością traktował ludzi, którzy utracili łaskę wiary, bądź też nie mieli tego szczęścia, żeby być wychowanymi w duchu wiary, w rodzinie wierzącej. Jest taki piękny fragment jego listu z 1865 roku, gdzie daje świadectwo tym, co on sam przeżył. Mówi tak. Wielu tylko często mnie martwi swoją obojętnością w rzeczach wiary. Pocieszam siebie tym, że sam byłem nie lepszy, bodaj nawet gorszy. Nie tylko więc oni mnie nie odstęczają, ale nawet pociągają. Jeżeli by mnie odepchnięto, czym byłbym obecny? Jeżeli by mnie odepchnięto, czym byłbym obecny? Moi drodzy, myślę, że to doświadczenie dla nas wszystkich jest bezcenne. Bo każdy z nas ma w swoim otoczeniu bliskich, którzy w pewnym momencie swojego życia przestali chodzić do kościoła, przestali się modlić, przeżywają kryzys wiary. Parafia, która liczy 9 tysięcy osób ochrzczonych, regularnie chodzi 1/3 na mszę świętą. Ta parafia musi się zmierzyć z tym, o czym mówi święty Rafał Kalinowski. Co w tej sytuacji począć, skoro widzimy, że u nas też te zjawiska, które w całej Europie Zachodniej bardzo mocno oddziałują, odejścia od kościoła, utraty wiary, u nas też się zaczynają. To często wśród naszych bliskich. Tracić nadzieję, załamać się. Święty Rafał Kalinowski pokazuje nam na swoim przykładzie, że tak nie można. Trzeba mieć nadzieję. Trzeba się modlić o tych ludzi, trzeba ich otaczać troską. Trzeba im dawać dobry przykład. Może nawet
sięgnąć po taką chrześcijańską ideę, trochę zapomnianą ideę zastępstwa, solidarności w Kościele. Jeśli dziecko, jeśli współmałżonek przeżywa kryzys, nie chodzi o Kościoła, jest obojętny wobec Boga, to Ty się módl za niego, idąc na przeświętą miść go w swoim sercu. Stara się niejako za niego uczestniczyć we mszy świętej. Może nawet więcej, bardziej z zaangażowaniem, z miłością. To by nam powiedział święty Afon dzisiaj. Kiedy nastąpiło jego nawrócenie? No ono też nie było takie klasyczne, jakbyśmy chcieli je widzieć. Już on sam wspomina, że było to 15 sierpnia 1863 roku. Wtedy, gdy spełniając obietnicę, dano swojej 14-letniej siostrze, po raz pierwszy od 9 lat przystąpił do sakramentu spowiedzi. Moi drodzy, no, wyobraźmy sobie tę sytuację. 14-letnia siostra, wrażliwa, jeszcze dziecko, przeżywa to, że jej starszy brat odszedł od Kościoła, odszedł od Pana Boga i tak jest tym przejęta, tak głębi, że w końcu on, żeby dać święty spokój, to jej obiecuje, że pójdzie do spowiedzi i idzie. No, teologicznie to by można było powiedzieć, ja no, czy ta spowiedź, żeby była godna spowiedź, trochę tak przymusem nacisku, a jednak Pan Bóg znalazł sobie drogę do serca tego młodego człowieka, sakramencie spowiedzi, bo od tej chwili, od tej takiej trochę wymuszonej spowiedzi, święty Rafał codziennie uczestniczył we mszy świętej. Odbywał cotygodniową spowiedź. Zaczął się interesować tym, czym żyje Kościół. I powoli nawet odkrył w sobie powołanie zakonne. Stał się kardynałem. W bardzo, jak na tamte czasy, a nawet na dzisiejsze czasy, w późnym wieku wstąpił do zakonu. Wstąpił do zakonu, mając dokładnie tyle lat, co moja ulubiona święta, której poświęciłem wiele lat mojego życia, mojej pracy na uczelni, Edyta Stein, święta Teresa Benedykta od Krzyża. Postać znana, Żydówka, ateistka, która w pewnym momencie spotkała Chrystusa, nawróciła się i też odkryła powołanie do Karmelu i wstąpiła w wieku 42 lat. Dokładnie tyle samo miał właśnie święty Rafał Kalinowski. Dość późne powołanie. Ale też piękny przykład, świadectwo działania łaski Bożej w duszy człowieka. I tu święty Rafał Kalinowski powiedział by nam, trzeba czasami cierpliwości. Jeśli jesteśmy wierni, jeśli modlimy się za naszych bliskich, jeśli wypraszamy im jakieś łaski, to musimy mieć też cierpliwość. Pan Bóg w pewnym momencie zadziała, przyniesie te owoce. A te owoce w życiu świętego Rafała były znakomite. Wystarczy przypomnieć, że Rafał Kalinowski jest pierwszym karmelitą kanonizowanym po świętym Janie od Krzyża, czyli tak naprawdę po reformatorze Karmelu, po twórcy zakonu karmelitów boskich. Po wielu wiekach był też faktycznym odnowicielem życia zakonu karmelitańskiego w Polsce. Moi drodzy, i tu myślę spotykamy Ewangelię, która dziś przez cały dzień nie była wybrana na tę szczególną uroczystość wspomnienia świętego Rafała Kalinowskiego, ale jest Ewangelią czytaną we wszystkich kościołach świata z niedzieli, 33 niedzieli zwykłej. Ewangelia, która nas zbliża do końca roku liturgicznego, która coraz bardziej mówi nam po prostu o końcu świata, o sądzie ostatecznym. Bo to doświadczenie Chrystusa, które sprawiło, że Rafał Kalinowski stał się zakonnikiem, to jest to właśnie doświadczenie, które płynie z tej dzisiejszej Ewangelii, którą żeśmy przed chwilą usłyszeli.
Tu w Kościele są ludzie w większości, ludzie, którzy żyją w rodzinie, mają dzieci, pracę, zajmują się sprawami społecznymi. Pan Bóg im w tym błogosławi, to jest ich droga do świętości. Ale my jako Kościół potrzebujemy też takich ludzi, którzy będą dla nas znakami, że przemija postać tego świata, że nasza Ojczyzna jest w niebie, że kiedyś się skończy to nasze życie, kiedy jesteśmy tak bardzo zajęci, że kiedyś staniemy przed Panem Bogiem na sądzie ostatecznym, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. Właśnie takim znakiem są osoby konsekrowane, części też są kapłani w naszym Kościele. Dlatego jest to dziś okazja szczególna, jak każdy odpust, żeby się modlić za parafię. Żeby zgodna parafia, też zgodna może tych młodych ludzi, którzy tutaj też są, których dostrzegam, zrodziło się jakieś powołanie zakonne, powołanie kapłańskie, by przyjęli to dotknięcie serca, które miało miejsce w życiu świętego Rafała Gajewskiego. A jeśli on jest patronem waszej parafii, to nie wierzę, że na waszej wspólnocie nie będzie też takiego dotknięcia łaski Bożej za jego stawiennictwem. Moi drodzy, to jest ten pierwszy punkt, o którym mówił nasz patron. Mianowicie miłość temu, przez kogo jesteśmy, czyli Bogu. Ale ta miłość Boga, ona nie zmniejsza miłości do bliźniego, ona nie jest jakąś konkurencją w stosunku do bliskich. Ona tę miłość uszlachetnia. Zwłaszcza dotyczy to miłości tej drugiej, o której chcę mówić. Miłości tym, z których jesteśmy, czyli naszych rodziców. Moi drodzy, to jest też szczególny moment, żeby podziękować Panu Bogu za rodziców, którzy dali nam życie. I święty Rafał jest tutaj pięknym przykładem. Jest taki szczególny list do rodziców, który Rafał pisze w czasach niezwykle ciężkich dla niego. Wtedy, gdy był na zesłaniu, na Syberii. I ktoś mu powiedział o możliwości amnestii, możliwości tego, że mogą go zwolnić, żeby wrócił do domu. I on pisze liście do rodziców takie słowa. Czyż istotnie mam kiedyś was i ojczyznę oglądać? Lękam się nawet marzyć o tym. Tak już mam utkwioną myśl w krainie wyższej nad ziemią, że nawet lęka mnie myśl możliwości szczęścia na ziemi. Ale po kilku zdaniach w tym liście do rodziców stawia pytanie, które oczywiście jest pytaniem retorycznym. Czyżbym miał w istocie mniej kochać od innych rodzinek i krajów? On sobie tam na wygnaniu zdaje z tego sprawę i odczuwa to o wiele mocniej, jak bardzo kocha swoich rodziców, jak bardzo kocha ojczyznę, od której został siłą odsunięty. A była to miłość niełatwa, bo przecież wiemy, że matka świętego zmarła kilka dni po jego narodzinach. Jego ojciec ożenił się z jej siostrą Wiktorią. To właśnie ona zajmowała się jego wychowaniem. A jednak i ta przybrana matka, i ojciec, i rodzeństwo byli dla niego stale takim szczególnym punktem odniesienia. I święty Rafał rzeczywiście mówi nam o wielkim znaczeniu rodziny, o wadze rodziny. Wiemy doskonale, że od tego, jakie będą rodziny, jakie będą małżeństwa, będzie zależeć przyszłość Kościoła i społeczeństwa. No bo tak jest. Wczoraj na Znoczeniu mieliśmy konferencję, która dotyczyła dokumentu, starsi ludzie pamiętają świetnie, myślę, ten dokument, mianowicie list Pawła VI, chyba Nevile, dokładnie 50 lat mija tego listu. To jest dokument, który mówi o, wzywa do otwarcia na dar życia, wzywa małżonków do tego, aby się otworzyli na dar życia. I on wzbudził wtedy olbrzymie dyskusje, kontrowersje. Zresztą dzisiaj też jest bardzo wiele dyskusji. Zostawiając tę dyskusję na boku,
Chcę się podzielić tylko taką moją refleksją. Mianowicie przy tej okazji uświadomiłem sobie jedno. Ten list wyszedł w 1968 roku w lipcu, a ja się urodziłem rok później w czerwcu. I szybko sobie obliczyłem, że gdyby ten głos był inny, to nie wiem, jak moi rodzice przyjęliby to nauczanie Kościoła. Rodzice, którzy byli głęboko wierzący. Czy bym się urodził? Czy byliby otwarci na życie? Dla mnie osobiście to była wielka okazja do tego, żeby podziękować Panu Bogu za dar życia. Bo człowiek sobie pomyśli, że mógłby nie istnieć, nikt o tym nie wiedział, mógłby nie zaistnieć. To jest niesamowita myśl dla każdego z nas. Więc dziękujmy dziś, że mieliśmy odważnych rodziców, którzy jednak przyjęli nas z miłością. Moi drodzy, waga rodziny. To, co mówi święty Rafał Kalinowski. Ona się też przejawia w innych miejscach. Dzisiaj wszyscy żyją i dyskutują o tym osławionym filmem pod tytułem Kle, który pokazuje grzechy niektórych duchownych. I tak sobie myślę, że przecież wszyscy wiemy, Kościół nie ma jakichś swoich inkubatorów, powołań kapłańskich, zakonnych. Do zakonu, do seminarium przychodzą już ludzie dorośli, ukształtowani, ludzie tak czy inaczej wychowani pośród świata, ostatecznie tak czy inaczej wychowani w rodzinie. Od tego, czy rodziny będą zjednoczone, czy będą pełne miłości, zależy to, jak będzie Kościół w przyszłości, jaki będzie społeczeństwo, ale też jacy będą przyszli kapłani, jakie będą w przyszłości osoby zakonne. I to jest wielka odpowiedzialność, jednocześnie wielka zasługa rodziców, małżonków, jeśli potrafią dzieciom przekazać nie w słowie, tylko w całej atmosferze życia wagę wierności, wierności temu, co się obiecało, wierności drugiemu człowiekowi, wierności Bogu. Nie ma recepty, jak to osiągnąć, ale dla mnie bardzo inspirujące było to, co kiedyś znalazłem w prasie, mianowicie wyniki badań amerykańskich socjolog Mercedes Wilson, która przeprowadzała badania na temat trwałości różnych związków małżeńskich w różnych religiach, w różnych wspólnotach chrześcijańskich, również katolickich, w Stanach Zjednoczonych. Wynik jej badań jest bardzo prosty, ale myślę, że warto, żebym go przytoczył. Otóż według niej, jeśli są związki tylko cywilne, to wtedy się rozpada jedna para na dwie, czyli 50%. Po ślubie kościelnym to już jest jakieś większe zobowiązanie, więc jeśli jest para po ślubie kościelnym, ale nie praktykująca, czyli bez praktyk religijnych, to rozpada się jedna na trzy, 33%. Ale dalej następują już wielkie jakościowe zmiany. Po ślubie kościelnym i przy coniedzielnym wspólnym udziale we mszy świętej rozpada się jedna para na 50. Tylko 2%. Jeśli rzeczywiście działa łaska sakramentu i małżonkowie wspólnie wiernie uczestniczą w tym przyświętym. Ale jest jeszcze jeden stopień, o którym mówi. Po ślubie kościelnym, przy codziennym wspólnym udziale we przyświętym i przy codziennej wspólnej modlitwie małżonków według jej ankiet rozpada się jedna para na prawie 1000. Bardzo znikoma liczba związków. Pewności nie ma, ale widzimy kierunek, jaki nam Pan Bóg daje. Wspólne życie sakramentalne, wspólna modlitwa. Do tego
wzywa nas dzisiaj na święty Pan. Pozostał nam jeszcze ten trzeci wymiar. Mianowicie Rafał Kalinowski mówi o miłości do tych, z którymi jesteśmy, czyli do wszystkich bliźnich. Tak się składa, że dziś w całym Kościele obchodzimy drugi dzień ubogich. To przypadek, ale szczęśliwy. Bo święty Rafał Kalinowski był wielkim przyjacielem brata Alberta. Wiemy, brat Albert był takim świętym Franciszkiem XX wieku. Kimś, kto całe swoje życie oddał bezdomnym, ubogim. Podzielę się takim moim przeżyciem wewnętrznym, które może wydać się niektórym dziwne, ale dla mnie było znaczące. Mianowicie miałem kiedyś mówić coś na temat tego dnia ubogich. Ja akurat rozmawiałem z osobami, które mi przytaczały różne argumenty takiego narzekania, które my znamy, że za dużo się mówi o ubogich, że papież Franciszek przesadza z uchodźcami, z biednymi, z bezdomnymi, że to jest niepotrzebna koncentracja na tym aspekcie działalności życia Kościoła. No i jak już tak słuchałem tego od kolejnej osoby, to się zastanawiałem, co ja w ogóle mam powiedzieć, co ja mam zrobić w tym wypadku. I przypomniała mi się taka metoda, jaką kiedyś papież Benedykt XVI opisał w jednym ze swoich wywiadów, przytaczając, że król belgijski miał taki zwyczaj kiedyś, że jak miał coś trudnego zdecydować, nie wiedział co powiedzieć, to otwierał Pismo Święte i mówił: Panie Jezu, skieruj mój wzrok na te słowa Pisma Świętego, które sobie przypadkowo otworzę, one mi dadzą jakąś otuchę, dadzą mi jakieś natchnienie. I podobno to skutkowało. Ja sobie też tak pomyślałem, akurat to było w czasie mszy świętej, kiedy miałem podejść do przeczytania Ewangelii. Lektor, który był przede mną przy ambonce, tak mi zamieszał lekcjonarza, to było wspomnienie świętego Jozefata, że przez pół minuty szukałem tej Ewangelii, nie mogłem jej znaleźć. Po pół minuty, po tym czasie, pół minuty, widzę, że ludzie się nie cierpią. Więc pomyślałem praktycznie, no otworzę jakąś Ewangelię i przeczytam, bo już nie jestem w stanie znaleźć tego, co ma być na ten dzień. Tak też zrobiłem i przypadkowo otwarła się Ewangelia ze świętego Marcina Stół, opis sądu ostatecznego, czyli podobnie jak dziś, w niedzielę czytamy w kościołach. Tylko nie według świętego Marka, ale według świętego Mateusza. Ten najbardziej znany opis sądu ostatecznego, w którym Pan Jezus wypowiada takie bardzo proste słowa kryteria tego sądu ostatecznego. Byłem głodny, daliście mi jeść, byłem sprawiony, daliście mi pić, okradliście mnie. I cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, tak sobie pomyślałem, że no, troszkę to rozwiewa moje wątpliwości. Trochę głębiej myślę, nie rozumiem papieża Franciszka, który chce powrócić do tych najbardziej podstawowych, fundamentalnych zdań z Ewangelii, które my czasami tak słyszymy jednym uchem, a wypuszczamy drugim i one nie działają na nas, tak jak powinny. Tak, to jest ten wymiar miłości do tych, z którymi jesteśmy. Ale on ma jeszcze jedno oblicze w wypadku świętego Rafała Kalinowskiego. Bardzo wyraźne, mianowicie oblicze ojczyzny. Trudno o tym nie powiedzieć w paru słowach, skoro kilka dni temu obchodziliśmy stulecie odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Trafiłem przy tej okazji na pierwsze kazanie sejmowe, jakie wygłoszono w 1919 roku po odzyskaniu niepodległości. Wygłosił to pierwsze kazanie sejmowe arcybiskup Józef Teodorowicz. Była to wielka uroczystość. Po tylu latach pierwszy raz zebrał się polski sejm. I mówił w tym kazaniu tak: gdybym był
byłby zdolny wskrzesić zmarłych. Powołałbym tych pierwszych wojowników za wolność ojczyzny, którzy się porwali do walki z przemożną siłą ciemięscy, aby potem gasnącym okiem żegnać nadzieję, iż go zwyciężą. W tych słowach jest naprawdę wielka nadzieja z jednej strony, z drugiej strony wielki smutek. Gasnący ogień żegnanie nadziei, że zwyciężą. Całe pokolenia, 123 lata. Więc to tych wspominał wtedy arcybiskup Teodorowicz, a wśród nich w oczywisty sposób też waszego patrona, świętego Rafała Kalinowskiego. Wiemy, że walczył w powstaniu styczniowym. Wziął na siebie winę. Został skazany najpierw na karę śmierci, później złagodzono mu to na wygnanie na 10 lat. W czasie wygnania wspierał wygnańców, którzy wierzyli w moc jego modlitwy. Później jako karmelita pomagał wszystkim konfesjonalnym, nazwanym więźniem konfesjonalu. Dlatego o tym mówię, bo w tej perspektywie jego życia zmarł w 1907 roku, nie doczekał Polski niepodległej. W perspektywie tylko i wyłącznie doczesnej, ludzkiej, to jego życie nie miało większego sensu. To była wielka klęska, jedna wielka klęska. A jednak dziś go czcimy, wspominamy o nas gromadzi. A jeśli to robi, to tylko w perspektywie wiary w życie wieczne, w to, że święty Rafał Kalinowski jest w niebie, że z tej perspektywy wie, że Polska jest niepodległa, że z tej perspektywy rozumie to wszystko, czemu poświęcił swoje życie. Dzięki modlitwie, dzięki życiu sakramentalnemu, on w swoim życiu nabierał tej pewności wiary, której nam trzeba. Do niej nas wzywa i zachęca, po to, abyśmy uczyli się prawdziwie kochać Pana Boga, abyśmy się uczyli prawdziwie kochać naszych rodziców, naszą rodzinę, ale też wszystkich bliźni i całą naszą ojczyznę. Amen. Powstańmy i wyznajmy. Wierzę w jednego Boga. Zanosimy naszą badanie. Módlmy się.
Ojca Świętego Franciszka, biskupów, kapłanów i za obecnego wśród nas księdza rektora dzisiejszego kaznodzieje, aby pełni Bożej mądrości pomagali wiernym odnawiać się i wzrastać duchowo. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę i za naszą diecezję sosnowiecką, której patronuje święty Rafał Kalinowski, aby wolna od wszelkich podziałów pozostała na zawsze wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców naszej parafii, aby za ich modlitwy, pracę, poświęcenie i ofiary Pan Bóg wynagrodził im swoim błogosławieństwem i obfitymi łaskami w codziennym życiu. Ciebie prosimy. Módlmy się za grupy działające przy naszej parafii, aby święty Rafał Kalinowski otaczał ich członków swoją opieką i wypraszał do dobrego Boga potrzebne łaski do dalszej pracy na rzecz drugiego człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodzież naszej parafii, aby w swoich środowiskach i przez swoją postawę zawsze byli prawdziwymi świadkami Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy zaniedbali swoją wiarę albo z różnych powodów nie przyjmują sakramentów świętych, aby skorzystali z łaski nawrócenia i wrócili do Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji Radia Maryja, aby w podziękowaniu za wszystkie dzieła, które przy nim powstały, prosimy także o dalsze błogosławieństwo dla tych dzieł. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji Weroniki Oparcia z racji jej 18 urodzin, aby była otoczona płaszczem opieki Matki Bożej, trwała w zdrowiu i towarzyszyło jej Boże błogosławieństwo. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej, za budowniczych naszego Kościoła, którzy odeszli do domu Ojca, aby mogli przeżywać już radość z oglądania oblicza Bożego twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Módlmy się za całą naszą wspólnotę parafialną, za kapłanów tutaj usługujących i za wszystkich mieszkańców, a szczególnie za nas, tutaj zgromadzonych, przeżywających uroczystość odpustową uczci świętego Rafała, aby przykład jego życia mobilizował nas do służby człowiekowi poprzez dar jedności i praktykowanej na co dzień miłości. Ciebie prosimy. Boże, który świętego Rafała Kalinowskiego wezwałeś do ofiarnej służby dla dobra Kościoła, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, byśmy przez czyny miłości żyli dla Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Thank you.
Czy Pan Święty nas pobudza, a i pragnie modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi, wysławiamy Cię z radością wołając.
Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła cały świat Bogu i zbawienie. Utwierdź wierzę i miłość Twojego Kościoła, na ziemi, a więc Twojego sługi, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Grzegorza, wszystkich sług świata, błogosławieństwo i całego narodu białego. Wysłuchaj łaski te modlitwy zgromadzone tutaj wierny, które stoją was i stał szatą. Miłosierdziu swojego dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone o swoim świecie. Przyjmij do swego królestwa przez zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka czelność i chwała przez wszystkie wieki. Uczeń przez Zbawiciela i posłusznik Jego słowo, ośmielamy się mówi. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje.
Módlmy się. Panie nasz Boże, sprawnie sakrament, który przyjęliśmy, umocnij Twoich wiernych w jedności wiary, dla której święty Rafał poświęcił swoje życie i niestrudzenie pracował aż do śmierci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ogłoszenie duszpasterskie. Dzisiaj przeżywamy uroczystość odpustową w uczcie świętego Rafała Kalinowskiego, patrona naszej diecezji, a w sposób szczególny naszej parafii. Możemy uzyskać odpust pełny dla siebie lub dla osoby zmarłej, spełniając warunki, być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć komunię świętą oraz odmówić modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Po ogłoszeniach wystawienie Najświętszego Sakramentu i pójdziemy w procesję wokół Kościoła, w czasie której odmówimy litanię do świętego Rafała Kalinowskiego, a następnie odśpiewamy Tadeum Laudamus jako dziękczynienie za wszelkie łaski, które nasza parafia odbiera od Boga przez Jego stawiennictwo na zakończenie błogosławieństw. We wtorek przypada liturgiczne wspomnienie świętego Rafała Kalinowskiego, dlatego w naszym kościele msze święte o godzinie 7.30, 9.00 i 18.00. Serdecznie zapraszamy do udziału w tych mszach świętych. Ofiary dzisiejszej niedzieli przeznaczone są na pokrycie kosztów ogrzewania naszej świątyni w okresie zimowym. We wtorek po mszy świętej wieczornej spotkanie kręgu biblijnego, w czwartek po mszy świętej spotkanie młodzieży przygotowującej się do wierzchowania. Na spotkanie przychodzą klasy 8, 3 gimnazjum, szkół średnich i dorośli. W tym tygodniu liturgii obchodzimy w środę wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, w czwartek wspomnienie świętej Cecylii, dziewicy męczennicy, patronki muzyki kościelnej. W sobotę o 10.00 zbiórka ministrantów, lektorów i kandydatów na ministrantów. Przyszłą niedzielę, ostatnia niedziela w roku liturgicznym, uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po każdej mszy świętej akcja katolicka z naszej parafii zbierać będzie ofiary do puszek na zorganizowanie paczek mikołajowych i świątecznych dla ministrantów, scholki i młodzieży, która angażuje się w życie parafii. Bardzo serdecznie już dzisiaj dziękuję za wsparcie tej inicjatywy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania naszej uroczystości odpustowej. Pozwólcie, że w imieniu własnym, kapłanów, księdza prałata, księży wikariuszy i nas wszystkich skieruję słowa podziękowania do przybyłych gości. Magnificencjo, księży rektorze, bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do odprawienia naszej odpustowej uroczystości mszy świętej, a także wygłoszenie przez cały dzień mszy świętej. Ksiądz Wojciech jest bardzo dobrym znawcą zakonu karmelitańskiego, pisał pracę doktorską i habilitacyjną, jak wspominał z Edyty Stein i Ojca Pio. Więc bardzo dziękuję naszym księżom, którzy przybyli, księdzu prałatowi, proboszczowi z Wilanowic, księdzu kanonikowi, seniorowi z Wilanowic. Dziękuję dyrektorowi Caritas, który dziś w sposób szczególny otacza opiekę potrzebującym i zawsze nas wspomaga, księdzu Paulowi Brańce, czcigodnemu księdzu Eugeniuszowi, proboszczowi z Jaworzna, księdzu Michałowi, wikaremu nowemu z parafii sąsiedniej, księdzu Michałowi, księdzu kanonikowi Piotrowi Pieliśniakowi, księdzu dziekanowi, a zaraz koniec, księdzu naszemu prałatowi Antoniemu, księdzu Jarosławowi ojcom, czcigodnemu kustoszowi sanktuarium w Dąbrowie Górniczej, a na koniec naszemu najczcigodniejszemu księdzu dziekanowi, który nam tu przewodzi. Wszystkim księdzu Markowi bardzo dziękuję, straży honorowej, paniom, organiście, kościelnemu, służbie liturgicznej, moim zacznym czcigodnym księżom, wikariuszom, księdzu Grzegorzowi, drugiemu księdzu Grzegorzowi, wszystkim tym, którzy wczoraj kościół i wokół niego sprzątali, liście za
zamiarami, paniom, które przygotowały obiad i tym, które podrzuciły ciasto, byśmy gości szlachetnie uczcili i wszystkim, którzy przez modlitwę, pracę, ofiarę, działanie wspierają to wszystko, czemu na imię parafii świętego Rafała Kalinowskiego. Wszystkim niech Bóg błogosławi i szczęść Boże. Zaraz wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja. Witaj Jezu, Synu
Wolniej. Thank you.
Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twoje, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.
kosztuje.